Pan MRF jedzie mega hiper super trudny pod gaz. Oczywiście na jedynce bez gazu. Biopaliwo, proszę Państwa, no i widzimy nogi w górę, czyli co to oznacza? Oznacza to, że potem jest bardzo łatwy dla niego, robi to z wielkim kulsem. Proszę zobaczyć, jak tutaj opona łapie trakcję, proszę Państwa, tutaj teraz lekki trawers na jedno koło i uwaga, o Jezus Maria, proszę Państwa. Teraz jest dobrze ustawiony, tak nie zgaśnie. To trzeba rozkręcić tylko deczko i tyle. Co? Ręcznie, trzymaj. Kurwa, przecież ja mam podnóżkę. Odkręciliśmy wcześniej, to teraz trzeba by było zakręcić. Za bardzo ci kręciliście. Teraz będzie podpis. Daj trochę gazu. Trzymać na tym gazie? No. Dobra. Skręciłeś? Odpal. Co? Poczekaj, nie odpalisz na razie. A skręciłeś trochę obroty? Tak, tak. A to jest po to? No, bo wiesz, opala się o wydech. No, teraz powinno być. Zgadza mi się trochę. Nie chodzi.
Włącz sobie na jedynkę i pomagaj hamulcem przednim. Bez sprzęgła i pomagasz przed nim i schamujesz, nie? Na razie nie jest dobierany. A ja zobaczę TTR-ką jak idzie, a chociaż mam łysą ponę. No to wyjeżdżaj. Lepsza opona bym wyjechał bez gazu. Trochę lepsza opona bym wyjechał bez gazowania. Ale bym musiał troszeczkę. Pojedziemy sobie tutaj na dół. Przez rzeczkę i na drugą, nie? Jedynka, dwójeczka i prawie bez gazu wyjedziesz. Na lajcie. Tak. O, tu jest już, tak jest wyślizgane, że przyczepność jest zarąbista. To jest tylko jak masz przyczepność, to jedynka albo dwójka wyjedziesz, na pewno. Jakby czasem coś, to rzucaj motor, się nim nie przejmuj. No, nic mu się nie stanie.
Nie. Bo teraz odkręciłem. Było zakręcone, ale do góry daj. Do góry? Na rezerwie zawsze jeżdżę. Ale śmieszny ten sprzęt! Ale jak chycisz, łatwiej jest wyczuć ten moment taki, jesteś, wiesz. No bo tu mi łapie. Nie, specjalnie dałem pod koniec, żeby mi się palce zmieściły pod spodem. Ale zajebiście. Tylko tak, gaźnik do regulacji. Jedź bokiem. O, jak miękko. To jest gasło. Muszę to oczepać. I znowu. Jeszcze raz! To wjechał! Gdzie on to jedzie? Mogliśmy drogą jechać. To jest ten podjazd? Kurwa, mówię ci, te dwa podjazdy się pokażą. Ej, no nie pierdolę, że to jest trudne. Kurwa, masz same dziury, jak pierdolę. Nie jest takie trudne, że proste masz i trzymasz całą ten trasę. Kurwa! I dużymi krosami tu jeżdżą. No wyjedź tutaj, dobra, wyjedź. Patrz, pokaż, patrz, kurwa. Brakło. Takie to jest trudne, ja pierdolę. Delikatnie lepsza opona by mi się przydała. Bo przyczepność jest, bo mi wynosi na koło, a wyjechałbym. Cześć, próbuję jeszcze raz, bo Pietrucha mi mówi, że takie to jest trudne, dużymi krosami nie mogli wyjechać. Taki podjazd zajebisty! A ja mam TTR, zapomniał o tym. A, tak,
Ale trudne. Ale kurwa, tam do pietruchy dojechałem bez żegale, tylko potem mnie zarzuciło, nie? To jest suwa! Bo mam chujową oponę. To jest kurwa sprzęt! Nagraj, ej, nagraj jak wyjeżdżam. Pan MRF jedzie mega, hiper, super trudny podjazd. Oczywiście, na jedynce, bez gazu. Biopaliwo, proszę Państwa, no i widzimy nogi w górę, czyli co to oznacza? Oznacza to, że podjazd jest bardzo łatwy dla niego, robi to z wielkim pulsem. Proszę zobaczyć, jak tutaj opona łapie trakcję, proszę Państwa, tutaj teraz lekki trawers na jedno koło i uwaga, o Jezus Mar... Proszę Państwa, ta kamerka z ręki wyleciała, co to się stało tutaj, proszę Państwa, jak widzimy. Ej, ale pomyśl, niestety, że ona kurwa jeszcze miała tyle mocy, że tutaj się sama podniosła na to. Co pan chce powiedzieć do kamerki? Ej, ty masz wejście w ustawienia. Nagrywa się na pewno? Chyba tak. Druga. O kurwa. Nagrywa! Jest! Tak jest! Mamy to, nagrało się. No proszę Państwa, no nie usuwajmy, sprzęt ma tyle kurwa mocy, że siadłem na baku i mnie kurwa wyrzuciło w powietrze. Niestety, jak okazało się, górka była tym razem nie do pokonania. Guzik w spodnie, teraz mi niestety guzik. Guzik ten. Dobra! Speed bike rider też przyczepność ma, nie? Co? Też przyczepność ma. Też mam przyczepność, wyjechałem prawie do samej góry. No. Ale nie wyjechałem. Dużymi krosami tu się ludzie męczą, tyle nie wyjadą co my. No. Dobra. Pakujemy się, jedziemy dalej. Jedziemy po drugi podjazd zaraz, tylko zjedziemy na dół. Spróbujemy przeatakować na dwójeczce, żeby za długo to nie trwało. Ciężki podjazd, kurwa ma, dlatego sprzętu. Piotrek, kurwa, 12 koni. 12 koni. A tu 5 lwów? No kurwa, jak zamiata sprzętem, kurwa, we wszystkie strony. Chłopie, na kole można latać. Pojedziemy na dół. Piotrek będzie próbował. Będzie próbował. Chce zostać, chce być nagrany. On tu wyjechał w ogóle? A, chcę pokazać jak teterka, nie, że nie tylko teterka jest taka mocna. O, czekaj, czekaj. No, dokładnie. Co za kurs? Widzisz? Bo użył mojego stylu jazdy i dlatego mu się udało, no. To jest tak samo jak tam było koło tego, koło Łoniowej, co te były te podjazdy, no. Taki, to cały czas robiłeś kółeczka, kurwa, i wyjeżdżałeś, co goście, kurwa, tymi takimi, kurwa, motorami po 60 koni nie mogli wyjechać, nie? Nie. To wszystko zależy od stylu jazdy i czy ktoś umie jeździć, bo kurwa, czy będzie miał 60 czy 100 koni, kurwa, a nie będzie umiał jeździć, to mu chuja to da. Da w chuju. Chujda. No chuj da umiejętności, bo na prostej sobie przygazuje i sam motor wyjedzie, nie? A on będzie się tylko trzymał. Troszeczkę tu jest stromo wbrew pozorów, ale dla nas to takie góreczki to jest nic. Jak jest przyczepność, kurwa, to nawet z lącinem się wyjedzie. Z dobrymi oponami. Piotrek na 80. Pit bike rider.
Pomyślcie, 80 tu wyjechała, a niektórzy kurde dużym krosem po 60 koni nie mogą tu wyjechać. MRF 140 Pitbike Ridera koledze użyczył, żeby z nami pojeździł. Minimalnie brakło. 170. I wyjechała. No kurwa. Takie górki to nie górki. Próbujesz? Próbujesz? Co? Maszynę, wyjedziesz. Co by nie wyjechał? Jedziesz tutaj wszędzie, nalajcie. Tutaj wyjedziesz wszędzie, nalajcie. Wiesz, ja by czasami przy górce ci stanął albo coś, nie? To zeskakuj w bok, motorem się nie przejmuj, bo najgorsze jest jak cię cofnie do tyłu z motorem, wiesz? Motorem się nigdy nie przejmuj. Ja nagrywam. Próbuj. Yes! No ja nalajcie! Ale co chciałeś? No, żebym ci nagrał coś! Że 100, że 80 daje rady! Dobra. Chwila przerwy. Jedziemy! Prowadź!